Wiecie, że jednym z takich elementów, o których ja bardzo dużo mówię, to jest żeby zajmować się troskliwie sobą w czterech obszarach swojego funkcjonowania: ciała, emocji, intelektu i ducha. Rozwój osobisty musi się kończyć, jeżeli jest prawidłowo kończyć, musi prowadzić, jeżeli jest prawidłowo prowadzony do rozwoju duchowego. Jest etap czwarty, na który się wchodzi i to jest taki etap, kiedy jednostka, kiedy człowiek zaczyna się cieszyć po prostu światem, cudami świata, akceptuje nieznane, widzi, że nie wszystko musi rozumieć, że nie wszystko musi mieć swoje wytłumaczenie. Taki sposób życia, jaki prezentują i to podejście, jakie prezentują ludzie na czwartym poziomie funkcjonowania według Scotta Pecka, daje ludziom szczęście. Jak można sprawdzić, czy jesteśmy na właściwej drodze rozwoju osobistego? I jak dbacie o swój obszar na przykład duchowy? Jak dbacie o swoją duszę? Co dajecie swojej duszy? To, co nam zakłóca nasze bycie tak naprawdę w teraźniejszości, no to jest ten mózg, który cały czas podróżuje. My mamy mózg wędrujący. Jaźń to jest iluzja. Czyli, że ego to jest iluzja, że jaźń nie istnieje, ego nie istnieje, jesteśmy wszyscy całością. Jezus powiedział dokładnie, każdy ma siłę, niewielu po nią sięga.